Samotność może być wyborem, ale często wiąże się z utratą bliskich, wykluczeniem społecznym czy chorobą. Często jest źródłem większego cierpienia niż inne dolegliwości wynikające ze złego stanu zdrowia. W mediach często słyszymy, że badania populacyjne wskazują, iż poczucie samotności związane jest z podobnym wzrostem umieralności co palenie 15 papierosów dziennie, jak również z wyższym ryzykiem zgonu niż otyłość czy nadciśnienie tętnicze. Wciąż niewiele wiadomo na temat mechanizmów fizjologicznych, które prowadzą do negatywnych skutków zdrowotnych, subiektywnego poczucia izolacji, ale ich szkodliwy wpływ na zdrowie nie jest kwestionowany. Badania, które objęły grupy starszych mieszkańców polskich miast wykazały, że niemal co piąta osoba po 65 roku życia czuje się samotna, a odsetek ten istotnie wzrasta wśród osób powyżej 80 roku życia. Co ciekawe, próbując walczyć z pustką związaną z samotnością, wypełniają czas głównie przez zajęcia wykonywane w pojedynkę, np. oglądaniem telewizji lub czytaniem. Można traktować to jako pogodzenie się z takim stanem, a w zasadzie pogłębiania go poprzez utrwalanie nawyków związanych z samotnym spędzaniem czasu. Tymczasem kontakt z drugim człowiekiem nie tylko dostarcza satysfakcji emocjonalnej poprzez poczucie bycia rozumianym, ale dodatkowo poprawia funkcjonowanie w innych obszarach. Rozmowa, opisywanie swoich doświadczeń jest świetnym treningiem funkcji werbalnych, pamięci i uwagi, który jest formą profilaktyki otępienia. Spotkania zobowiązują do dbania o siebie, w tym o swój wygląd i zdrowie, wymagają zaplanowania oraz terminowej realizacji, mają charakter mobilizujący i aktywizujący. Ich pozytywny wpływ na całokształt funkcjonowania poznawczego znacznie przewyższa samotne rozwiązywanie krzyżówek. Bycie z ludźmi, jako przeciwny biegun dla samotności, jest jedną z podstawowych potrzeb egzystencjalnych człowieka. Potrzeba relacji bliskich i dalszych pozwala nam łagodzić lęk związany z byciem samemu na wielkim świecie pełnym ludzi. Relacje łagodzą strach przed tym, że kiedyś będziemy w potrzebie i ktoś nas wysłucha, zrozumie, wesprze albo pomoże w sposób bardzo konkretny. Samotność z wyboru może dawać siłę. Samotność bez wyboru może być źródłem strachu i przygnębienia. Dlatego namawiamy do praktykowania filozofii życia, opartej o zyskiwaniu szacunku, życzliwości i miłości innych. Starajmy się być potrzebni innym, wtedy nie będziemy sami. Kontakty towarzyskie osoby starszej często ograniczają się tylko do najbliższej rodziny, która często zajęta własnymi problemami, nie ma czasu angażować się w życie emocjonalne seniora. Pomoc, jaką mu oferuje, ma często charakter instrumentalny, związana jest z organizowaniem opieki medycznej, robieniem zakupów lub przygotowywaniem posiłków. Rozmowy często przebiegają schematycznie, dotyczą spraw związanych z codziennością. W praktyce klinicznej obserwowałam częste przypadki wieloletniego rozwoju otępienia, które zupełnie było niezauważone przez rodzinę, ponieważ schemat spotkań z chorym był na tyle powtarzalny i na tyle powierzchowny, że zachowanie seniora nie budziło zastrzeżeń. Dzisiejsza wymagająca rzeczywistość często nie pozwala poświęcać tyle uwagi, ile chciałby jej dać troskliwy opiekun, ponieważ obowiązki rodzinne i zawodowe często skutecznie to utrudniają. Dlatego niezwykle cenne są inicjatywy społeczne angażujące wolontariuszy lub organizujące spotkania, dzięki którym można przerwać izolację społeczną. Uważam, że jeszcze istotniejszą kwestią jest jej profilaktyka. Świadomość, jak ważni są inni ludzie dla naszego samopoczucia, może pomóc w dbaniu o stare znajomości oraz poszukiwaniu nowych osób, które mogą wnieść wiele w nasze życie. Bardzo ważne jest poczucie, że w każdym wieku mamy wiele do zaoferowania rodzinie, znajomym, innym potrzebującym tego ludziom, a oni mogą dać wiele wsparcia i radości. W zależności od stanu psychicznego i poznawczego warto namawiać starszego członka rodziny do wyjścia z domu i przypominać mu, że nigdy nie warto wycofywać się z życia.